Witajcie! Dzięki udziałowi Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie w projekcie Złoto Szkoły Narodowego Banku Polskiego przyjrzycie się bliżej roli Banku Centralnego i dowiecie się, dlaczego jego działania są tak kluczowe dla naszych portfeli i dla stabilności naszego kraju. Na lekcji języka niemieckiego zajęliśmy się porównywaniem zadań Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. Na początek obejrzeliśmy dwie animacje, z których wywnioskowaliśmy, że pierwszą różnicą między oboma bankami jest zakres ich działania. Następnie na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego wyszukiwaliśmy niemieckich odpowiedników takich pojęć jak inflacja, stabilność finansowa, strefa euro, bank centralny, kontrola, banknoty euro, Unia Europejska czy nowe technologie. Poszukiwaliśmy również informacji o podobieństwach między obiema instytucjami. I wiemy, że każda z nich ma za zadanie kontrolę systemu bankowego i ilości pieniądza, a przede wszystkim utrzymanie stabilności cen i wspieranie rozwoju gospodarczego, każda na swoim obszarze działania. Zarówno ECB, jak i NBP zajmują się również emisją pieniądza, euro i złotego. Zdobyte informacje posłużyły do stworzenia Kahoota. Zagrajcie! Link w opisie filmu. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy ekonomicznej?